Witam Was w szybkich poradnikach u kawy. Dzisiaj Wam pokażę, jak korzystać z technologii Shadow Play, pozwalającej na nagranie gameplaya z gry w bardzo wysokiej jakości. Pierwsze, co musicie zrobić, to wejść na stronę NVIDIA i ściągnąć to oprogramowanie, klikając w ten przycisk. Po instalacji tego oprogramowania odpalamy je sobie na komputerze i wchodzimy w zakładkę Shadow Play. Chciałbym też zaznaczyć, że opcja ta będzie działała tylko i wyłącznie wtedy, gdy posiadacie kartę graficzną z rodziny GTX 600 albo wyżej. Ale wróćmy. Klikamy Shadow Play'a, uruchamia się on, wskazując taki zielony przycisk. Proponuję, abyście nagrywali w trybie tylko i wyłącznie ręcznym. Mamy do wyboru także jakość, którą możemy sobie wybrać jako nisko, średnią i wysoką. Proponuję tutaj dostosować to do własnych potrzeb. Tutaj wybieramy sobie rozdzielczość in-game, najlepiej 60 klatek na sekundę, po czym możemy zminimalizować to okno. Gdy jesteśmy tutaj w tej zakładce Shadow Play w GeForce Experience, możemy sobie ustawić tak zwane wskaźniki. Możemy sobie ustawić wskaźnik liczby FPS wyświetlonego albo wskaźnik stanu, gdzie u mnie znajduje się on na dole po tej stronie. Pamiętajcie także o tym, że są tutaj skróty klawiszowe, które należy przypisać do włączania i wyłączania nagrywania. Ja sobie to ustawiłem tutaj jako F11. Wybrałem sobie lokalizację także do zapisywania tam, gdzie jest czysty dysk twardy. OK. Tutaj Wam przygotowałem kilka filmów już nagranych technologią Shadow Play. Tutaj może pokażę na przykładzie gameplayu z Diablo. No, film wygląda naprawdę fajnie. Jakość jest też rewelacyjna. Ale do czego dążę? Film nagrany tą technologią zajmuje bardzo dużo. A druga sprawa jest taka, że z nagranego materiału na pewno będziecie chcieli wyciąć kawałki tego najbardziej fajnego, ekscytującego gameplayu, który przeżyliście. Problem w tym, moi drodzy, że programy, które mamy w internecie, no nie pozwalają nam za bardzo na obrobienie tego filmu i wrzucenie go na YouTube'a. A dlaczego? Występuje problem z synchronizacją dźwięku do obrazu, czyli albo dźwięk jest przyspieszony, albo opóźniony i wygląda to trochę kichowato. Ja Wam pokażę na przykładzie programu Sony Vegas, jak to szybko sobie tutaj zrobić, żeby to działało. No, pierwsze co zrobimy, to jak już nagramy Shadow Play'em, no to przerzucamy sobie to do Sony Vegasa szybko. Sprawdzamy interesujące nas momenty gameplayu. Naciskamy S. Tu też następne S, czyli to nas interesuje, to nas interesuje. Poprawiamy troszeczkę kolory. OK. I jeszcze color correction. Na sam koniec renderowanie. Wybieramy Sony MVC do AVC. Wybieramy 1920x1080-30 klatek. Poprawiamy wewnętrzne opcje na 60 klatek. Zwiększamy bitrate do 20 milionów. OK. I rozpoczynamy renderowanie. Po zakończeniu renderowania nie występują żadne problemy z dźwiękiem, a synchronizacją wideo do dźwięku. Możecie śmiało wrzucić to wtedy na YouTube'a. Jeżeli poradnik się Wam podobał, udostępniajcie, lajkujcie, subskrybujcie. Pozdrawiam i do zobaczenia. Cześć.